a ludzie są bardzo hojni. W tym wczorajszym dniu został już i tak pobity rekord, bo jest ponad 37 tysięcy zebranych pieniędzy, więc już wczoraj zostało pobite, że tak powiem, rekord. No i w tym roku, tak jak widać, jeszcze ludzie wrzucają, mimo tego, że wrzucali wczoraj, wrzucają dzisiaj, tak jak widać, cały czas. Także ten rok, myślę, że no, zakończy się naprawdę bardzo fajną kwotą. No i ludzie są bardzo hojni, wrzucają, w tym roku wrzucają dużo dziesiątek, dwudziestek. No drobne też są, ale jest dużo też papierkowych. Także z roku na rok, jak gdyby, myślę, że ta tendencja jest wzrostowa, ludzie są bardziej uświadomieni. Hojność Łomżyniaków, jak pan widzi, jak co roku oceniam bardzo wysoko. Proszę bardzo, drugi raz. Dziękujemy serdecznie. Ja już jestem kilkanaście lat, chyba 15 albo 16 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. I nigdy nie narzekałem na brak datków. Także jeśli chodzi o hojność Łomżyniaków, naprawdę należy ocenić wysoko. Tak samo i przyjeźni. Ci, którzy wyjechali stąd i wracają, też nigdy nie przejdą obojętnie koło puszki. Ludzie mają otwarte serca i bardzo często rzucają naprawdę ogromne datki w postaci 20 zł, czy 50, czy nawet 100 zł. Jest to piękny dar serca i wydaje mi się, że potrzeba ratowania tych zabytków, pamięci osób, które odeszły, które były i są zasłużonymi ludźmi dla Łomży, dla tego rejonu. Naprawdę bardzo piękny, bardzo dobry akcent i bardzo dobra inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zawsze spotykam się z ogromną życzliwością. Ludzie bardzo dobrze odbierają ten pomysł i troszczą się o swoją historię, o swoją tożsamość, o żywe takie pomniki, to żywe pomniki, świadectwo naszej tożsamości i łomżyńskiej dumy. Dziękuję bardzo. Wow! No ładnie. I z tego, co widać, ludzie się już do tego przyzwyczaili, są przygotowani na to, żeby wrzucać, tak jak tutaj widać, o, ja ci przykleję, o, a tutaj wrzuć do skarbonki, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I właściwie każdy już wie, że ta kwestia się odbywa. Z reguły ludzie są przygotowani na to, wrzucają chętnie. Niektórzy pewnie dlatego, że nie mogą, nie robią tego, ale nie mamy im za złe, bo chodzi o to, żeby nagłośnić ten cel. Widzimy, że Łomżyniacy są bardzo hojni, mimo że jest ciemno, tak jak w tym momencie, zimno, natomiast nie musimy Łomżyniaków namawiać do tego, żeby wrzucali pieniążki do puszek. Według mnie na pewno warto pomagać, tym bardziej, że nasz cmentarz łomżyński jest jednym z najstarszych cmentarzy w Polsce. Nawet śmiem wątpić, czy nie starszym od cmentarza na Powązkach. Natomiast warto pomagać, kwesta bardzo się liczy, bo odnawiamy najstarsze pomniki tutaj na naszym łomżyńskim cmentarzu, więc wszystkich serdecznie zapraszam do pomocy.